War. War never changes. 8 marca na półki sklepowe trafią kolejne produkty z serii Universes Beyond, czyli łączenia Magica z innymi potężnymi markami, i tym razem trafiło na taką, obok której po prostu nie potrafię przejść obojętnie. Fallout zostanie wydany przede wszystkim jako 4 deki do Commandera, ale i nie tylko. I to właśnie o kryptach, gulach radiacji i Universes Beyond w ogóle chciałem Wam dzisiaj nieco opowiedzieć. Pozwólcie, że zaczniemy sobie od słów kilku o całym projekcie Universes Beyond. Zaczęło się od lekkiej współpracy wewnątrz twórców gry, czyli Wizardów, gdzie to dostaliśmy set osadzony w realiach Dungeons & Dragons, a potem ta plaga rozrosła się do potężnych rozmiarów, które mam wrażenie, że w zeszłym roku nakryły czapką klasycznego Magica wraz z wydaniem Tales of Middle-earth. Dostaliśmy Secret Lairy z Walking Dead i Arcane, set dedykowany Baldur's Gate, Commander Decki Warhammera czy Doktora Who, wkładki z Transformersów i Parku Jurajskiego, no i kilka innych podobnych tworów. Z ogłoszonych zapowiedzi wiemy, że zobaczymy karty z Assassin's Creed'a i jakąś formę współpracy z Marvelem, co, jak podejrzewam, szczególnie na rynku amerykańskim, może być równie wielką premierą co Władca Pierścieni. Nie mam też złudzeń, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, a kolejne współprace już są negocjowane. Możemy tylko zgadywać się na podstawie tego, że do tej pory wspomniane premiery były jakoś tam powiązane z tym, że wspomniane marki próbowały wypromować jakiś swój inny produkt. No tak zresztą jak teraz jest w przypadku Fallouta, który dosłownie na dniach zaliczy premierę serialu. No i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli kiedyś zagrać kartami z, nie wiem, Rickiem i Mortim, Dune'ą, Gromotron, Harry Potterem, Diablo, Path of Exile czy South Parku. Ba, mam pewne uzasadnione obawy, że jest pewne słabo wykorzystane przez Wizardów pole, bo jak wiecie, zwycięzcy Worldsów dostają swoje karty. Taką kartę dostał też Post Malone. Ale nie widzę przeszkód, by więcej realnych ludzi dostawało swoje karciane warianty. A przecież w Stanach istnieje potężny rynek kart baseballistów. Także za 10 lat będziemy zagrywać Taylor Swift przeciw, nie wiem, Tomowi Brady'emu. No i to na pewno z perspektywy twórców gry ma sens i okazało się opłacalnym manewrem, bo zapewnia napływ nowych graczy i wzmaga ogólne zainteresowanie tematem, ale nie jestem przekonany, ilu z nich z grą zostaje i czy warte jest to irytacji tych, którzy Magiciem interesują się już od lat. Wielu graczy, w tym ja sam, oswoiło się już z tymi realiami i przyzwyczaiło do stanu, w którym nie każdy produkt jest dla mnie, nie muszę każdego kupować, ale wybieram tylko te, które faktycznie mnie interesują i światy, które w jakiś sposób mnie intrygują, tak jak w przypadku Fallouta. Ale pewien niesmak pozostaje, szczególnie, że trudno mieć zaufanie do Wizardów, że zachowają w tym wszystkim zdrowy rozsądek i jakiś balans, bo w konsekwencji mamy przeładowanie produktami i problemy Magica z tożsamością. A konkurencja nie śpi. Nie spodziewałbym się w najbliższym czasie na przykład współpracy z Gwiezdnymi Wojnami, bo Star Wars Unlimited szykuje się właśnie na swoją wielką premierę. No i nie chcę też, żeby ten przydługi wstęp brzmiał zupełnie negatywnie. Magic nieustannie ewoluuje, a twórcy gry nieustannie testują, gdzie są limity jej odbiorców. No i to jest po prostu kolejna taka iteracja, którą sporo ludzi jest już zmęczonych. No i problem nie do końca tu też polega w samych kartach, bo ich projekty i design jest naprawdę solidny. Nie grałem co prawda wszystkimi Universes Beyond, niektóre intencjonalne skipnąłem, ale zarówno Władca Pierścieni, jak i Warhammery zostały bardzo fajnie zaprojektowane i zwyczajnie przyjemnie się nimi gra. To były bardzo dobre produkty. Jeśli miałoby się to objawiać ze smakiem raz do roku, ubrane w odpowiednie szaty, to myślę, że nikt by nie narzekał i wszyscy mogliby z tego czerpać jakiś tam fan. Natomiast Wizardzi dokręcają śrubę i ja już wiem, że nie zdążę nacieszyć się Falloutem, bo już na horyzoncie pojawia się Oko i jego kowboje. Już pojawiają się spoilery MH3, a wakacje z Ezio Auditore da Firenze, Eivorem i Cassandrą, którzy będą się wzajemnie asasynować. No dobrze, wróćmy jednak na nieco pozytywniejsze tony, bo w końcu do Magica trafia jeden z fundamentów mojego dzieciństwa, czyli postapokaliptyczny świat Fallouta.
Dla tych z Was, którzy jakimś cudem nie wiedzą, czym jest Fallout, to polecam zakupić i ograć edycję jubileuszową. Seria gier RPG osadzonych w postapokaliptycznych realiach XXI wieku, ale takich, w których świat w rozwoju zatrzymał się w latach 50. i dopiero teraz opuszcza podziemne krypty, w których działy się w międzyczasie najdziwniejsze cuda. Jednocześnie poważna tematyka ubrana jest w bardzo lekką, często odklejoną konwencję. Pierwszy Fallout został wydany jeszcze w 1997 roku i przez lata ewoluował pod różnymi egidami, aż do jego ostatniej gry, czyli Fallout 76, który jest jedynym, którego nie grałem. Ja sam jestem dużym fanem New Vegas, ale zdania są podzielone między poszczególne części. Niemniej bohaterowie tego świata wkraczają na karty i tak jak wspominałem, podstawowym produktem są cztery Commander Decki. Scrappy Survivors, Science, Hail Caesar i Mutant Menace. W każdym pudełku znajdziemy naszego komandera i jedną dodatkową legendarną kartę foil. 98 zwykłych kart, 10 tokenów, deckboxa, licznik życia i sample kolektor boostera z dwoma kartami w środku. Znakomita część kart, które trafimy w tych pudełkach, to przedruki, ale każda karta dostała nową oprawę graficzną pasującą klimatem do uniwersum Fallouta. Natomiast pośród tego wszystkiego znajdziemy też 154 nowe, unikalne dla tego setu karty, niedostępne nigdzie indziej i to one najczęściej reprezentują dobrze nam znanych bohaterów. Oczywiście z najlepszym psem w historii gier, czyli ochłapem na czele. Natomiast, jak to w przypadku wszystkich ostatnich setów bywa, podstawowe wydania kart nie są jedynym. Fallouta będzie można również kupić w boosterach, ale tylko w kolektorsach i to tam będzie można znaleźć alternatywne wydania kart. Będzie wariant Pip-Boyowy i będzie też Borderless Vault Boy. Co ciekawe, pojawi się też 9 przedruków właśnie w tym unikalnym Pip-Boyowym wydaniu, których nie będzie można znaleźć w podstawowych Commander Deckach, a jedynie w kolektorsach i będzie to na przykład Tarmogoyf w formie Deathclaw'a. Również jedynie w kolektorsach odnajdziemy akurat całkiem nieźle pasujący do tego setu Wasteland. Fajnie się to wszystko spina, ale znowu mam wrażenie wyłudzania na siłę pieniędzy. W kolektorsach powyższe warianty kart będą też w opcji foil. Gdzieś tam pojawią się też extended arty, czy nawet limitowane, numerowane bubbleheady. No i na deser warto też wspomnieć o full artowych landach, które również dostępne będą tylko w kolektorsach, w wariancie izometrycznym. Nostalgia wchodzi bardzo mocno, ale kolektorsy to nie moja półka. Tymczasem przejdźmy sobie do bardzo klimatycznych mechanik, jakie dostajemy w tym secie. Patrząc po kolei, mamy tokeny junku, które są trochę słabszymi clue, bo zamiast po prostu dobrać kartę, to możemy wyegzajlować kartę stopa i zagrać ją w tej turze. No i co ważne, w odróżnieniu od clue, junki możemy poświęcić tylko jako sorcery. Śmiecie w Falloutie, szczególnie trójce, zbierało się dużo i było równie bezużyteczne co tutaj. Drugą intrygującą mechaniką jest poziom radiacji. To jest nowy rodzaj counterów, który zbiera się na graczach, trochę jak poison, a w jego konsekwencji na początku pierwszego main phase'u będziemy przewijać tyle kart, ile mamy na sobie promieniowania, a za każdy nie land będziemy tracić jedno życie. To nie zawsze musi być zły efekt, bo czasem możemy chcieć zapełnić sobie nasz grób szybciej. Ale cóż, może nas to równie szybko zaprowadzić do porażki. Wreszcie wraca całkiem nieźle przeze mnie wspominana mechanika energy counterów, które same z siebie nic nie robią, ale mogą być wykorzystywane jako zasób dla szczególnych kart, na przykład Power Armor. A skoro już mamy tyle różnych nowych counterów, to naturalnie jest, że w dodatku nie mogło zabraknąć Proliferate'a, czyli mechaniki, która pozwala nam dodać po jednym z każdego rodzaju counterów leżących akurat na stole. Wreszcie ostatnią mechaniką, która jest wyróżniona w tym dodatku, jest skład, który jest w zasadzie multikickerem, to znaczy kiedy zagrywamy kartę z tą umiejętnością, możemy opłacić dowolną ilość razy koszt składu, a w efekcie na stole pojawi się taka właśnie ilość kopii naszej karty. Całkiem przyzwoita mechanika, która pozwala nam dobrze wykorzystać nasze zasoby. Oczywiście to nie jedyne mechaniki, które się tutaj pojawiają, bo widziałem też Cycling, Skulk, Clue, Sagi, Undying, Convoke i masę innych, które pojawiają się na przedrukach, ale to te wcześniej wymienione są tymi głównymi, wokół których set buduje swoją ideę i mam wrażenie, że są rzeczywiście klimatycznie i bajecznie proste. Nic wymyślnego, co może być niezłym uśmiechem dla nowych graczy, którzy będą się z Magiciem stykać po raz pierwszy, choć z drugiej strony ilość różnych keywordów na pozostałych kartach może działać akurat odwrotnie. Przyjrzyjmy się teraz samym kartom. Przedrukowano masę fajnych rzeczy, niekoniecznie tych droższych, ale po prostu grywalnych, fajnych kart.
nie, Solemna, Panharmonicon, Hardened Scales, Heroic Intervention, Angish Unmaking, Assemble the Legion, Casualties of War. No dużo fajnego mana base'u. Templi, Duali. Rzeczywiście, na tym polu to wygląda całkiem fajnie. Choć te karty ze względu na intensywność i częstość przedruków zaczynają nic nie kosztować, to nadal są celnymi kartami do grania i sam mana base wygląda tak, że można będzie z niego korzystać w dowolnych innych dekach, no i to niekoniecznie nawet commanderowych. No i ja jestem z tego powodu zadowolony, bo akurat część z tych lądów to są te, które dawno, dawno temu wyprzedałem i teraz potrzebuję je pozupełniać. Poza tym oczywiście dostajemy pełen pakiet podstawowych narzędzi do Commandera. Tower, Soul Ringi, Arcane Signet i tak dalej. Reszta commonowych przedruków to też są karty, które gdzieś zawsze tam się będą mieścić. Farsic, Sword to Plowshares przedrukowali po raz tysięczny. First of Knowledge, Skullclamp to są po prostu fajne karty, które grają, mimo że nic już nie kosztują. Także na tym polu wydaje mi się, że prekonstruowane talie dobrze się prezentują i spokojnie można by je polecić. Szczególnie, że no, tak jak wspominałem, te karty będzie można potem wykorzystywać w x dowolnych kolejnych konstrukcji w momencie, kiedy te talie już nam się znudzą i będziemy chcieli zbudować coś kolejnego. Natomiast prawdziwa śmietanka i creme de la creme zaczyna się oczywiście tam, gdzie pojawiają się karty unikalne dla dodatku. Natomiast zanim jeszcze do nich zajrzymy, powiedzmy sobie, czym się różnią poszczególne talie i jak to wygląda finansowo. Przeciętna cena w Polsce jednej takiej talii to 230 zł, natomiast rozpiętość cenowa potrafi być dość szeroka, bo niektórzy już wyczaili, że niektóre z pudełek mają karty o nieco większym potencjale. Cały pakiet czterech deków można zdobyć w granicach 800 zł, natomiast towar błyskawicznie znika w przedsprzedaży, a na ile wiem, to ten produkt jest bardzo, ale to bardzo limitowany i jest spora szansa, że sklepy nie dostaną tylu sztuk, ile sobie zamówiły. Ciekawe się też prezentują ceny poszczególnych kart, bo najczęściej na portalach typu CardMarket już na 2 tygodnie przed premierą można już próbować wyciągać jakieś wnioski na temat cen singli, ale tu wszystko jest wielką jedną zagadką. Na moment przygotowywania materiału w Europie ciężko znaleźć jakieś propozycje cen singli, a Stany nie zawsze są najlepszym odpowiednikiem. Teoretycznie lepszy value znaleźć można w deku Mutantów i Cezara, potem jest Science, a najtańsza zawartość znajduje się w sklepie Survivors. Ale te różnice nie są specjalnie duże. Tak jak mówiłem, przedruki są niezłe i mając falloutową otoczkę, te karty po prostu będą nieco cenniejsze. Gdyby patrzeć tylko na te amerykańskie ceny, to trzeba skupować wszystko, co się da i sprzedawać na single. Studziłbym jednak zapał. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Każda z tych talii ma inny pomysł na to, jak wygrywać i składa się z połączenia trzech kolorów. Dogmeat to w zasadzie rampa, która potem próbuje wykorzystać duże ilości many, żeby zbudować przewagę aurami, ekwipunkiem i junkami. Cezar to z kolei talia bardzo bliska mojemu sercu. Do pewnego stopnia są to takie arystokratki, które mnożą różnej maści tokeny, zalewając nimi przeciwnika i wyciągając z nich dodatkowe efekty. Poświęć ludzika, żeby dobrać kartę, poświęć ludzika, żeby zrobić 2 ludziki, zrób ludzika, dostań życie, przeciwnik straci i tak dalej, i tak dalej. Jakby mnie kto pytał, to jest to mój wybór. Mutanty bazować będą z kolei na kanterach, radiacji i proliferacie. Nie zawsze chcą kłaść tą radiację na przeciwniku, a czasem na sobie. Wydaje mi się być najbardziej niepewną z tych talii. Tak wiecie, jak patrzę na spisy, to mniej więcej wiem, co one będą chciały zrobić, na czym się skupić, żeby wygrać. Tu trochę mi umyka to, ale z kolei takie powalone karty jak Radstorm, który może się okazać najbardziej grywalną i w ogóle szaloną kartą w tym secie, bo mamy tu Storm na proliferacie. W tym konkretnym deku aż tyle ta karta robić nie będzie, ale widzę tu spory potencjał do tego, żeby właśnie szukać rozwiązań poza mutantami. Wreszcie ostatni dek Science opiera się o artefakty i energię i wydaje się być przyzwoitą talią, z którą się rozumiem, ale to nigdy nie był mój ulubiony archetyp. Wszystko to, o czym do tej pory wspominałem, ocieka klimatem i tak jak mówiłem, wygląda na dobrze przygotowany i przemyślany produkt, który trochę ginie w całokształcie wielkiego planu Wizardów. Fun fact jest też taki, że w Falloutie 2, o ile dobrze pamiętam, istniała gra Tragic the Gardening, która jest oczywistym żartem z Magica i był nawet do wykonania z tym quest. No i na zupełny deser pozwólcie, że pokażę Wam kilka innych, co ciekawszych moim zdaniem, kart, które pojawiają się w tym dodatku. Podoba mi się Pip-Boy 3000, który jest Jitą pustkowi.
dając naszemu atakującemu stworowi szereg możliwości do wykorzystania. A skoro już jesteśmy przy equipach, to spójrzmy sobie na białego ludka Cotswortha, który pozwala nam je dość bezkarnie przepinać. No tu może też nie ma jakichś wybitnych rzeczy do przepinania, ale mam kilka innych pomysłów, jak to wykorzystać. Zabawna jest też nowa wrotka, która najpierw przejmuje ludzika, a potem niszczy wszystkie pozostałe. Koszt 4 sprawia, że jest realne do zagrania, a tylko ten random nieco tutaj przeszkadza, szczególnie, że gra jest teoretycznie wymyślona pod komandera wieloosobowego. Dobry value wydaje się też robić Alpha Deathclaw, który jak trzeba będzie podwójnym rimowalem, jednocześnie będąc ciałem 6-6. Dostajemy też bardzo dużo interesujących kart, które obawiam się, że są interesujące tylko w tych konkretnych taliach, bo tak jak spojrzycie sobie na przykład na Brotherhood Scribe, to wydaje mi się bardzo dobrym ludzikiem za 2 many z potencjałem. Ale żeby mieć sens, musi trafić do artefaktycznego deku opartego na energii, co nie jest niemożliwe, ale bardzo zawęża nam jego zastosowania. Gdzie taki z kolei Hancock Ghoulish Mayor mógłby znaleźć dom w jakimś innym solidnym zombiakowym deku. I w tym miejscu pozwolę sobie postawić kropkę. Uważam, że Fallout zapowiada się na bardzo przyjemny set. Możliwe, że nagram jeszcze jakiś krótki opening, żebyście zobaczyli, jak te pudełka wyglądają w praktyce. No i cóż, znowu utknę w formacie, za którym nie do końca przepadam, ale będę się nim bawić, bo klimat Fallouta mi bardzo pasuje. No i zapraszam Was też do Patronite'a i Membershipa poniżej. A tymczasem widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!